Bajka o piosence i nutkach to największa polska książka dla dzieci. Jeden z największych bestsellerów, którego łączny nakład wyniósł aż 600 tysięcy egzemplarzy w latach 92-96. Co więcej, to pierwsza polska książka z patronatem UNICEF oraz jedyny w historii bajkowy podręcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej z tym prestiżowym wyróżnieniem. Ponieważ od 20 lat bajka jest nie do zdobycia w księgarniach, rodzice płacą dziś za jej używane, zniszczone egzemplarze nawet pięciokrotnie drożej niż za jakikolwiek nowy tytuł. Historia bajki o piosence i nutkach jest niebywała. Pomimo fenomenalnego sukcesu komercyjnego, z niezrozumiałych powodów przestała być wznawiana od 1996 roku. Nigdy też nie została wydana za granicą, pomimo zainteresowania z Unii Europejskiej, Chin czy Korei Południowej. Książka formalnie zniknęła z rynku na 20 lat, ale nieformalnie do dziś wykorzystywana jest powszechnie w całej Polsce. Od ćwierć wieku wychowuje kolejne pokolenia dzieci, dla których wciąż jest ulubioną bajką na dobranoc, a w przedszkolu i szkole bezkonkurencyjnym podręcznikiem do nauki notacji muzycznej oraz gry na fortepianie. Co jeszcze bardziej niesamowite, od lat wiele instytucji edukacyjnych, uczelni wyższych i ośrodków doskonalenia nauczycieli rekomenduje bajkę w swoich publikacjach lub kursach metodycznych. Choć książka jest nie do zdobycia od aż dwóch dekad, to wciąż uczą z niej setki pedagogów w całej Polsce. Zmieniają się politycy i podstawy programowe, a nauczyciele i eksperci metodyczni wciąż wybierają bajkę o piosence i nutkach. Co kryje się za sukcesem książki? Jej autorka, Lidia Bajkowska, opracowała własną metodę edukacji muzycznej opartą na przygodach dzieci nutek, bohaterów książki. Dzięki temu trudne zasady notacji muzycznej i teorii muzyki przedstawiane są w formie wciągających przygód siedmiorga małych nut oraz innych spersonifikowanych terminów języka muzyki. Metoda Bajkowskiej skraca naukę nut, uczy świadomego komponowania muzyki dzieci w każdym wieku, a najmłodszym zapewnia kompetencje muzyczne, które normalnie zdobyłyby dopiero za kilka lat w szkołach muzycznych. Co najbardziej niesamowite, dzięki bajce i metodzie Bajkowskiej, część przedszkolaków, choć nie umie jeszcze czytać i pisać, to w domu potrafi skutecznie nauczyć rodziców gry z nut, na przykład na dzwonkach. Takich rezultatów nie zapewnia żadna inna metoda edukacji muzycznej na świecie. Po wielu latach zabiegów i heroicznej pracy wreszcie wznawiamy bajkę o piosence i nutkach dzięki dotacji ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ale wciąż potrzebujemy Państwa wsparcia. Dzięki dotacji ministra wznawiamy również wskazówki metodyczne do bajki o piosence i nutkach, których cały nakład 3000 egzemplarzy będzie bezpłatny dla nauczycieli. Również Twoja szkoła muzyczna, przedszkole, szkoła podstawowa lub ośrodek kultury może otrzymać bezpłatny egzemplarz wskazówek metodycznych z gotowymi scenariuszami bajkowych lekcji. Dzięki temu Twoje dziecko otrzyma najwyższą jakość edukacji muzycznej na poziomie początkowym i rozpocznie niesamowitą przygodę w Królestwie Muzyki. Dzięki temu edukacja muzyczna rozwinie Twoje dziecko intelektualnie i emocjonalnie, a co absolutnie najważniejsze, rozwiną się również jego zdolności edukacyjne, łatwość czytania, zapamiętywania, rozwiązywania zadań matematycznych, nauki języków obcych i wiele innych kompetencji. Nie uwierzysz, jak zmieni się Twoje dziecko dzięki nauce gry z nut na instrumencie muzycznym. Jeśli pedagog Twojego dziecka nie zna metody Bajkowskiej, powiedz mu, że może otrzymać bezpłatne wskazówki metodyczne do bajki o piosence i nutkach. Prosimy o wsparcie wznowienia książki na portalu wspieram.to. Bez Państwa pomocy trudno nam będzie zrealizować ten bezprecedensowy projekt. Więcej o niesamowitym fenomenie bajki o piosence i nutkach znajdziesz na stronie edukacjamuzyczna.pl.